Proszę Państwa, no, upłynęło bardzo dużo pytań w związku z ostatnimi wydarzeniami dramatycznymi w naszym nieszczęśliwym kraju. No i pora zacząć, bo nie może tutaj, nie jest światło, by pod korcem stało. W związku z tym, im szybciej się Państwo dowiecie, co mają do powiedzenia tu osoby oglądające ten kanał, no to tym lepiej się poznamy. Władimir Putin. Książki się nie sprzedają, panie Stanisławie. Powinieneś chuju mieć zakaz korzystania ze sprzętu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na geriatrii. Już niedługo nie pozdrawiam. To życzenie może się spełnić, bo tego sprzętu pewnie nie jest dużo. A jak ja trafię na geriatrię, a jeszcze będzie tam ordynatorem jakiś zwolennik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to mi nawet wody nie poda, chociaż ona nie jest zbierana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także proszę się nie martwić, panie Putin, wszystko będzie tak, jak pan sobie życzy. Pan Ariel Hałajko, Michalkiewicz, żebyś zdechł na raka. No, to też się może, to życzeniem też się może spełnić, ale szczerze mówiąc, jeśli miałbym tutaj coś do gadania, bo oczywiście nie mam, ale gdybym miał coś do gadania, to wolałbym zdechnąć na koziorożca. Robert B., ty zwykła szumowino, jesteś zerem szmaciarzu, że ziemia nosi takie coś, ohyda, fuj, dno dna degrengolada, prymityw. No, ziemia nosi różne rzeczy, również Roberta B., więc to jest jak gdyby przywilejem zwykłych szumowin, a też i szumowin niezwykłych, bo jest, jak zwykłe szumowiny są, no to są szumowiny wybitne. Także, a ziemia wszystko nosi. Z tego wynika, że ziemia wszystko zniesie, tak samo jak papier, który wszystko przyjmie i się nawet nie rumieni. Urwisy z Poręby. Obyś miał dziecko umierające w szpitalu, którym jest sprzęt zakupiony tylko przez państwo. Życzę z całego serca. No, to nie jest taka najgorsza sytuacja, bo w większości szpitali jest sprzęt zakupiony tylko przez państwo. I o ile mi wiadomo, porównanie budżetu, tego co się z budżetu państwa wydaje, czy wydało przez ostatnie 30 lat, na wyposażenie ochrony zdrowia, no to stanowi znacznie większą część wydatków od tego, co tam uzbierał pan Owsiak z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A mówiąc nawiasem, to udział państwa w tej zbiórce też jest bardzo duży, czy w każdym razie był, dopóki rządził obóz postępu. Państwo, samorządy terytorialne, także to wszystko miało udział, więc bardzo trudno by było odróżnić, co zostało zakupione przez państwo, a co zostało zakupione przez kogoś innego. Pan Dariusz Biniek. No tutaj nie jest to pytanie, tylko pan Biniek mi się przedstawia. Ty skurwysynu, powiada. Andrzej Bryndza, Michalkiewicz, jesteś cudownie obleśnym stulejarzem. Życzę rychłego wylewu. Nie wiem, co to jest stulejarz, ale to musi być coś złego na pewno. No i z tym wylewem, no może wszystko, w moim wieku wszystko jest możliwe, także pana życzenia, panie Bryndza, mogą się spełnić. Ja panu życzę bryndzy w ramach, no tak powiem, rewanżu. Kobr, chuj ci w dupę. No, wie pan, to dobrze mi pan życzy, dlatego że gdyby mi pan źle życzył, to by mi pan powiedział chuj ci koło dupy, żebyś przyjemności nie miał, a tak to już jest lepiej. Ludwik.pl. Nie wspierajcie akcji, nie korzystajcie ze sprzętu, skoro wam tak wam ten Owsiak nie pasuje. Oby wasze dzieci miały wszelakie choroby. Piękny widok, takie zdychające dzieci antywoźpowców. No proszę, to widocznie pan Ludwik już takie dzieci widział, skoro ma tutaj jakieś wyobrażenie, albo oczyma duszy, o ile oczywiście ma duszę, no to takie wizje mu się tam jawią. No, ludziom się wiele rzeczy jawi na wizjach, niektórzy nawet słyszą głosy, więc ciekaw jestem, czy pan Ludwik słyszy głosy. Jest pan winny zamachu. No,
nie wiem którego, bo tu zamachów było całkiem sporo, więc nie wiem, którego zamachu jestem winny. Pan Jacek Tymoczko. Judził, judził i podjudził. Jak samopoczucie? No, czuję się świetnie. Czuję się świetnie. Myślę również dlatego, że wreszcie obóz zdrady i zaprzaństwa będzie miał swojego męczennika, którego dotychczas mu brakowało. No już się tam zręby liturgii gdańskiej tam kształtują. Myślę, że będzie to pożyteczne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy liturgia smoleńska już się wypaliła. Bricks, bricks. Dzisiaj ta brunetna, świńska gęba otworzy szampana. Przeciwnik polityczny nie żyje, przeciwnik publiczny zrezygnował z funkcji. Jestem myślami i modlitwą z panem prezydentem Adamowiczem oraz jego bliskimi. To dla mnie niewyobrażalna tragedia i dzień wypełniony smutkiem. Na zdrowie, panie Michalkiewicz. No, brunatna, świńska gęba akurat szampana nie otworzy, bo otworzyła sobie tydzień wcześniej jeszcze, kiedy pan Adamowicz żył. Nie był on moim przeciwnikiem politycznym. W ogóle obchodził mnie jak zeszłoroczny śnieg. A przeciwnik publiczny zrezygnował z funkcji. No widać, że pan jest poczciwym człowiekiem, panie Bricks Bricks. To, co zrobił pan Owsiak, rezygnując z funkcji, to jest świetnym chwytem socjotechnicznym. Myślę, że nawet on sam tego nie wymyślił, tylko mu pierwszoredni fachowcy podpowiedzieli, jak to się robi. No już teraz pielgrzymki do niego pielgrzymują, żeby nie zrezygnował, żeby pozostał, wrócił na to stanowisko, tak jak pielgrzymowały pielgrzymki do Iwana Groźnego, kiedy ogłosił zamiar abdykacji. No i myślę, że pierwszoredni fachowcy z starych Kiejkutów musieli pamiętać taki ten epizod z Iwanem Groźnym i powiedzieli Owsiakowi: panie Owsiak, tu wie pan, niech pan zrezygnuje, a my tu zmobilizujemy cały aktyw, żeby pana prosił. I jak pan, jak już aktyw się zmobilizuje, to wtedy pan się da uprosić. I już nie będzie pan takim tam samozwańcem tutaj uzurpatorem, tylko będzie pan wybrańcem narodu. I jak ktoś nawet palec na pana zakrzywi, to ten palec zostanie odrąbany albo nawet sam ze wstydu i zgrozy uschnie. Także panie Bricks Bricks, niech pan troszeczkę mniej tak odczuwa, bo pan, widzę, jest taki sentymentalny bardzo. Niech pan trochę więcej myśli. Wie pan, myśleć głową. Głowa jest wyżej niż serce, jak mówił prymas Wyszyński. Turonek Jan. I co, dziś jesteś zadowolony? Pewnie tak. Panie Turonek, no, czy nie za dużo tej poufałości między nami? Wprawdzie ja nie jestem taki, wie pan, nieprzystępny, ale no, nie mam zaszczytu pana znać. No i skąd takie tu poufałości, wie pan? Ja z panem tu pod płotem nie leżałem, w związku z tym troszeczkę, wie pan, dystansu. Jeśli nie wymagam od pana szacunku, bo to myślę, że to by było zbyt wysokie wymagania, ale trochę dystansu mogę sobie tutaj życzyć. Rób przez takich ludzi jak Michalkiewicz i ludzie w komentarzach doszło dziś do ataku terrorystycznego na prezydenta Gdańska. Wstyd i hańba. No, związek przyczynowy między mną i tym zamachem, atakiem terrorystycznym na prezydenta Gdańska jest dosyć taki wątpliwy. Natomiast ja bym powiedział, jak już mówimy o wstydzie i hańbie, to wstyd i hańba polegały bardziej na tym, że te kilkadziesiąt, czy może nawet 100 osób obecnych na estradzie, żaden z nich nawet palcem nie kiwnął, żeby temu napastnikowi przeszkodzić w ataku terrorystycznym na prezydenta Gdańska. To jest wstyd i hańba. Dlatego uważam, że powinniśmy wrócić do debaty na temat posiadania broni. Proszę państwa, Denver, Oklahoma. Banda zjebów, tfu, gardzę wami. Ile by nie brał dla siebie, choć nie ma na to dowodów, to niech sobie bierze, bo zasługuje, a żadna z was kurew jebanych nie zrobiła nic dla kogokolwiek. Jebane jełopy. No, to wie pan, kurwy biorą dla siebie też. Tam dzielą się z Alfonsami, ale też biorą dla siebie.
Więc trzeba to zawsze tak rozróżnić, co jest dla siebie, co jest dla Alfonsa i wtedy, wie pan, już mamy lepsze rozeznanie sytuacji. Murem za owsiakiem. No to pewnie, tak, murem za owsiakiem, przed owsiakiem też zresztą. Rycho, myślę, że panu Stanisławowi przydałby się dobry psychiatra. Zanim kogoś osądzicie, to sprawdźcie sobie, jaką część zbiórek pieniędzy procentowo przeznaczają konkretne organizacje na konkretne cele. U Owsiaka jest to około 90% zebranych pieniędzy, a w pozostałych w dużej mierze instytucji kościelnych około 10-15% zebranych pieniędzy. Co zresztą nie wiadomo. Nasuwa się pytanie, kto jest większym złodziejem. Ludzie, nie słuchajcie innych, zacznijcie myśleć. No, pan Rycho trochę się zagalopował, bo jak się nasuwa pytanie, kto jest większym złodziejem, to znaczy, że spieramy się tylko o różnicę łajdactwa. No to nie jest taka duża różnica. Łajdactwo jest łajdactwem, niezależnie od tego, czy jest większe, czy mniejsze. Remi Kartur. Ten Michalkiewicz powinien być poddany obowiązkowemu leczeniu psychiatrycznemu, a potem ich wyznawcy będą mi wmawiać, że obecna opcja nie doprowadziła do morderstwa na oczach całego świata. Podskryptum, jak zobaczę tą książkę Michalkiewicza gdzieś w Empiku lub gdzie indziej, to jedyne co zrobię, to na nią napluję. No niech pan pluje, co, to nie mogę panu zabronić. A co do obowiązkowego leczenia psychiatrycznego, no na pewno lekarze sponsorowani przez Wielką Orkiestrę Świątecznej z pomocy na pewno wykryliby u mnie schizofrenię bezobjawową, taką słynną, to jestem pewien, więc wolałbym pójść do jakiegoś lekarza prywatnie na wszelki wypadek, no i może nie do psychiatry, tylko do weterynarza. Jesse James. Jak był pan w szpitalu, to mam nadzieję, że odmówił korzystania ze sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie, bo nikt mi nie mówił, przez kogo ten sprzęt został zakupiony. Więc być może, że jakbym się dowiedział, że został zakupiony przez Wielką Orkiestrę, to powiedział w życiu, to wolę umrzeć, niż być ratowanym przez sprzęt zakupiony przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale utrzymywano to przede mną w tajemnicy, także tutaj jestem bez winy. Jan Kowalski. Seksistowski temat odnośnie pani Barbary Kurdej-Szatan został już do niej zgłoszony. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie skontaktują się z tobą stary dziadu, którego pewnie największym problemem jest branie niebieskich tabletek UPS, jej prawnicy. Pozdrawiam. No to jak się skontaktują, to będziemy w kontakcie z prawnikami. Nie wiem, jakie pretensje przedstawią mi prawnicy pani Barbary Kurdej-Szatan. No bo ja tylko powiedziałem, że pani Kurdej-Szatan miała wystawić na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Mocy ofertę zjedzenia z nią, spożycia z nią kolacji. No i wyraziłem nadzieję, że da upust jeszcze większy swojej hojności w następnym roku. Dlaczego miałaby nie dać? No co tu prawnicy mają do rzeczy? Przecież prawnicy nie będą tam nadzorować w charakterze inspektorów całej tej przyjemności, bo jakażby to była przyjemność. Lupens Masta. Uderzył pan w tym odcinku w najczulszy punkt wielu Polaków. Fala hejtu pod tym filmem wskazuje tylko na stopień ich ogłupienia przez czerwoną zarazę. Obawiam się tylko, że to są nieodwracalne zmiany. Ja też się tak obawiam. Stanisław Lem kiedyś napisał, że nie miał pojęcia, że aż tylu wariatów jest na świecie i idiotów, dopóki nie zaczął korzystać z internetu. No i tu się to potwierdza. Lem był bardzo spostrzegawczym człowiekiem. Elomordo 320. Panie Stanisławie, mam pytanie dość aktualne. Czy należy się modlić za naszych zmarłych wrogów? Aha, i jeszcze jedno. Czy kolejny raz nie pojawiła się przez ten zamach narracja, że Polacy nie są w stanie rządzić własnym krajem i trzeba to zrobić za nich? Jeszcze się nie pojawiła, ale się pojawi. Być może, że się pojawi, jak już sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych nas tam
podkręci, żebyśmy roszczenia zrealizowali, to bardzo możliwe, że się pojawi, że tu ktoś starszy i mądrzejszy powinien jednak czuwać nad tym bajzlem. Czy należy się modlić za naszych zmarłych wrogów? No, należy się modlić za każdego, także za wrogów szczególnie, no bo ci wrogowie to mają wiele takich powodów, żeby się za nich modlić, żeby tam kiedyś ksiądz Bozowski zaproponował w marcu któregoś roku, żeby się pomodlić za Józefa Stalina. No, taki szmer w kościele się rozległ po tym wezwaniu. Ksiądz Bozowski się odwrócił i mówi, no tak, ja rozumiem państwa, ale no sami państwo pomyślcie, któż bardziej potrzebuje naszych modlitw niż on. Tak, można się modlić za kogo się chce. Nie Lenin. Rób ta, co chce, ta się ma. Poza tym, po tym jak WOŚP stał się imprezą polityczną, a nie charytatywną, tylko było czekać. To samo na Woodstock i Akademii Sztuk. Wielu ludzi wrzucało pieniążek jako deklarację światopoglądową, a nie na inkubator. No, to jest właśnie taki, moim zdaniem, jest cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Działalność charytatywna to jest pretekstem, natomiast celem zasadniczym jest tresura do życia stadnego. No i to się udało. Muszę powiedzieć, że zdecydowanie większa część społeczeństwa już została wytresowana, że jak jest rozkaz, że tam wrzucamy, to wrzucamy i tyle. To jest zresztą, muszę powiedzieć, że tego mechanizmu to ani pan Owsiak, no pan Owsiak to w ogóle myślę, że to ktoś mu ten pomysł podsunął i ktoś go na fasadę postawił tam, dlatego że to jest bardzo zręczna socjotechnika, w której widzę rękę pierwszorzędnych fachowców, a od psychologii społecznej. Takimi fachowcami w tym okresie, kiedy powstawała Wielka Orkiestra, dysponował wywiad wojskowy, który wchłonął w siebie, niezależnie od tych, których miał, ale również tych psychologów społecznych, którzy pracowali dla PZPR-u i dla SB. I oni się wzorowali na takiej akcji, która była prowadzona w Rzeszy Niemieckiej w czasach hitlerowskich, mianowicie akcji pomocy zimowej. Ta akcja pomocy zimowej też robiła różne pożyteczne rzeczy, ale Goebbels nadał jej taki rozmach propagandowy, którego te pożyteczne rzeczy wcale nie uzasadniały. Nawet swoją żonę Magdę zrobił honorową przewodniczącą tej akcji pomocy zimowej. Przede wszystkim chodziło o tresurę. No i gdyby Hitler jeszcze dłużej porządził, to pewnie byłaby mniej więcej takie same efekty by były, jak w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także to są bardzo dobre wzory z przeszłości. No i nie ma co się powstrzymywać, żeby to przypominać, dlatego że, jak powiadam, nie jest światło, by pod korcem stało. Po tym, co się stało w Gdańsku, Owsiak oznajmił, że nie jest już prezesem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Owsiak stchórzył, boi się, że na niego wszystko pójdzie. No, pan Kowalski, myślę, też jest poczciwy. Owsiak wcale nie stchórzył. Owsiak zrobił unik taki. To kiedyś Wojciech Młynarski śpiewał taką piosenkę o tym, jak w słynnej prowincji Guadalajara istniała według najlepszych wzorów wielce szanowna i bardzo stara szkoła dla przyszłych toreadorów. No i tam ci toreadorzy się ćwiczyli przede wszystkim w sztuce uników, żeby tam jak byk szarżuje, żeby wykonać unik. A jeden z tych adeptów powiada tak: marzę jak wy o walce byków, lecz gardzę tą szkołą uników, jak tam, no nie będę tutaj zrobił żadnych uników. No i co się stało? Byk zaszarżował, a tamten ani drgnął i wtedy byk zrobił unik. No więc widzimy, że szkoła uników to jest bardzo dobra. Natomiast Jerzy Owsiak po prostu zrezygnował w takim celu, żeby wrócić triumfalnie na to stanowisko po przebłagalnych pielgrzymkach, jakie już do niego zdążają, jedna przez drugą. Tam pierwsza się odezwała pani Janina Ochojska, druga się odezwała siostra Małgorzata Chmielewska, później pani Krystyna Janda, później pani Anna Dymna. No a potem już poszło całe orszaki
jak do Iwana Groźnego pielgrzymują do Jurka Owsiaka. No i Jurek Owsiak no, wysłucha tych próśb, tych błagań, to jestem pewien. On przecież ma dobre serduszko, no bo inaczej, czyż by tam to robił tę wielką orkiestrę, to świadczy, że ma dobre serduszko. A jak ma dobre serduszko, no to nie będzie nieczuły na te błagania i wróci triumfalnie na to stanowisko. Pan Waldek, halo, halo, nazywam się Stefan Miłosz, siedziałem niewinny w więzieniu. Platforma Obywatelska mnie tam dokooptowała, dlatego Adamowicz musiał zginąć. Tak krzyczał napastnik, no, jak kręcił się po scenie z nożem. Jak to zobaczyłem, to zaraz mi się przypomniało, co pan mówił o kombinacji niemieckiej w Polsce. Ja uważam, że ten gość mógł być podpuszczony przez BND do takiego zachowania, bo to ostatnia tak duża impreza w Polsce zorganizowana przed wyborami na jesień. PiS nie popierał Owsiaka, krytykował, robił sprawy w sądzie, więc jeśli nawet nie jest winny, to ludzie z automatu mogą na PiS nie głosować. To tak jak z atakiem na Pearl Harbor ma wywołać podobny skutek. Po drugie, jakby zginął zamiast trafić za kraty, to za swoje prezydentowanie będą mu stawiać pomniki, a kodowcy na Wawel będą z nim krzyczeć. Takie scenariusze mi przychodzą do głowy. Co pan na to? No, ja też już się zapoznałem z wieloma teoriami spiskowymi. Niektóre są bardzo fantastyczne. Ta pańska nie jest aż tak daleko idąca, chociaż oczywiście warto postawić pytanie. To Rzymianie starożytni, kiedy mieli do rozwikłania taki problem, kierowali się pewną zasadą. Is fecit cui prodest. Ten zrobił, kto skorzystał. No, najprostszym wyjaśnieniem, że to wariat po prostu trafił na kogoś znanego i dlatego go tam, żeby herostratesową sławę zyskać. Takie rzeczy się bardzo często zdarzają. Przypominam, że zamachowiec, który strzelał do prezydenta Reagana i pomalże go nie zabił, zrobił to nie dlatego, że tam był przeciwnikiem politycznym Ronalda Reagana, w ogóle niewiele tam się polityką interesował. Zależało mu na tym, znaczy wyobrażał sobie to w ten sposób, że w ten sposób zwrócił uwagę na siebie takiej aktorki Jodie Foster. Nawet biedny nie wiedział, że ona jest lesbijką. No po prostu fatalnie. Widać, że polityką się nie interesował, nawet takimi rzeczami się nie interesował, więc trudno go posądzać o jakieś motywacje. Nie wiem, czym się interesował ten pan. Akurat w przypadku Pawła Adamowicza łączenie go z Platformą było trochę niewłaściwe, dlatego że przecież Platforma Obywatelska wystąpiła z panem przeciwko panu Adamowiczowi. Przecież pan Adamowicz kandydował na prezydenta Gdańska przeciwko Jarosławowi Wałęsie, który był popierany przez Platformę Obywatelską, a Platforma Obywatelska panu Adamowiczowi swoje poparcie cofnęła, więc identyfikowanie go z Platformą Obywatelską było błędem i myślę, że ten zamachowiec nie bardzo tam tu się orientował, więc przypisywanie mu jakichś takich uczestnictwa w jakichś karkołomnych kombinacjach, moim zdaniem to jest na wyrost, ale nie sposób nie zauważyć, że obóz zdrady i zaprzaństwa, bo to nie tylko Platforma Obywatelska, będzie teraz miał to, czego mu brakowało, mianowicie będzie miał męczennika. No i to jest bardzo cenne, można powiedzieć, że to prawdziwy dar niebios, dlatego że taki męczennik, nieboszczyk, on już nic nie powie, więc można mu w usta włożyć wszystko i on nawet nie zaprotestuje. No, to jest prawdziwy dar niebios i jestem przekonany, zresztą już wiadomo, że nie będzie tam na Wawelu, tylko w kościele mariackim w Gdańsku. No i tam będą pielgrzymki do niego pielgrzymowały, być może nawet niedługo tam się jakieś cuda będą działy. No to zostanie santo subito, także czego mu zresztą życzę, bo to sam mnie to nie będzie przeszkadzało. Ja tam nie zamierzam pielgrzymować, ale no jak ktoś będzie chciał. Takie cuda często są realizacją pewnego napięcia psychicznego, pewnych pragnień. Także człowiekowi się robi od razu lżej na duszy, jak sobie tam wyobrazi, że ma auksylia niebieskie. No to dlaczego nie? Nic, co przynosi nam szczęście, nie jest złudzeniem. No i tak bym tutaj na to pytanie odpowiedział.
Pan Bułka powiada, a weź teraz skrytykuj owsiaka, ludzie cię zagryzą za wypowiedzenie pierwszego słowa. No, tak jest, tak jest. Na tym polega nieubłagana walka, jaką prawdopodobnie już wkrótce Polska, a w każdym razie obóz nieubłaganego postępu, wyda nienawiści. Już ta wojna z nienawiścią się szykuje. Warto w związku z tym się chwilę zatrzymać nad tym. Otóż nienawiść musi być znienawidzona, bo jest źródłem wszelkiego, jest praźródłem wszelkiego zła na świecie. Ale przecież nienawiść nie unosi się w powietrzu tak jak smog czy dwutlenek węgla złowrogi, tylko nienawiść jest wydzielaną przez nienawistników. No i w związku z tym nie można się koncentrować na objawach, to znaczy można, ale nie powinno się koncentrować na objawach, tylko na przyczynach. No a jak tu usunąć te przyczyny? No po prostu usunąć, wyeliminować nienawistników. A kto jest nienawistnikiem? O, to jest prosto jak budowa cepa. Ten, kto się nie zgadza z nami, którzy jesteśmy od nienawiści wolni, prawda? A niektóre środowiska to są urzędowo zwolnione od nienawiści i to raz na zawsze. Także nie miał racji Czesław Niemen, kiedy w piosence Dziwny jest ten świat nawoływałby nienawiść zniszczyć w sobie. No co to znaczy w sobie? To znaczy konkretnie w kim? No co miałby niszczyć w sobie pan redaktor Michnik, daleko nie szukając? No, tylko zalążki dobra, albo nawet samo dobro. W związku z tym widać od razu, że ten cały Niemen to nie miał racji. To trzeba się poważnie do tego zabrać i nieubłaganym palcem wskazać nienawistników, a potem ich bez drgnienia ręki wytępić. Dlaczego? To jest zresztą ta rewolucyjna praktyka, byłaby zgodna z rewolucyjną teorią. Rewolucyjna teoria głosi bowiem, że by człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem. Proszę Państwa, no widzicie, ile takich przeżyć duchowych i płytszych, i głębszych, nawet wiele głębszych, możemy doznać dzięki Państwa tutaj aktywności, dzięki tym pytaniom i komentarzom, jakie Państwo byli łaskawi do mnie zgłosić. No i zachęcam, żebyście Państwo się nie zniechęcali, nawet jeżeli niektórymi odpowiedziami jeden czy drugi autor pytania nie będzie do końca udelektowany. No, ja tutaj też jestem takim łomnym człowiekiem, jak to Francuzi mówią, moi je suis une pauvre bête, jestem biednym zwierzęciem, w związku z tym nie na wszystkie pytania potrafię tak perfekcyjnie odpowiadać jak pani Monika Olejnik, no ale staram się jak mogę. W związku z tym bardzo Państwu dziękuję za subskrypcję tego kanału, za dzwoneczki i tak dalej. No i zachęcam, żebyście Państwo się nie zniechęcali. Dziękuję bardzo.